Cześć, jestem Piata z 5 i witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play Amnesia The Dark Descent. Poprzedni odcinek późno wgrałem, gdyż modernizowałem komputer, jak wiecie. Mam nowy proc, nowa grafa i powinno być teraz o wiele lepiej. I jest o wiele lepiej i jestem zadowolony z tego zakupu. Tak, i to tylko to na tyle by byłoby drogą wstępu. Jesteśmy w bloku północnym, tak, wiadomo. Wzięliśmy kwas, który przyda nam się do... No właśnie, do czego nam się kwas przyda? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. Jedziemy z kokosem. Muszę przyznać, że Amnezja jest dość wymagającą grą. Naprawdę. Jestem zmuszony niestety grać na rozdzielczości najwyższej, czyli tej 1080p. To nie jest mój wymysł jakiś czy coś, po prostu jestem zmuszony, bo gram na TV. Gram na TV i... Wow! I taka rozdzielczość to musi być, bo jak zrobię mniejszą, to się telewizor wyłącza i jakieś tam są problemy z nim. Wow! Znalazłem wejście do cysterny. Ekstra. Wypalimy kwasem. Uuuu, otwieraj! O cholera. Lampa, 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 lampa. A, kumam. O cholera. O cholera. Zenku, nie bulwersuj się, pogadajmy. Musimy pogadać, Zenek. Zenek, spójrz na mnie. Kurde. Zenek, hej! Of, mordę! Nie pogadamy. Fuck, zacząłem się w tej bramie. Chciałem pogadać z Zenkiem. Sorry, Zenek, ale... Nie pogadamy dzisiaj. O, flashback! Ale to jest pomysłowy Dobromir z tego Aleksandra, naprawdę. Wykorzystał wodę jako środek transportu. Czyż on nie jest zarąbiście inteligentny? Ani drgnie. Dawaj drabinę. Należy ją oliwić. Idziemy tam. Odpływ oleju. Ale fajnie, mam jeszcze słoik? Mam słoik, ekstra. Lej, 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 olej. Dobra, starczy tyle. No kurde, co się popchnęło. Ekstra, aura blokuje. Wal śmiało, Daniel, wal z drabiny. Ekstra. Wow. Cobblestone. Nie, to jest clearstone. Wód za 5. Dziesiąt, 5. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tu jest niby jakiś bug. No, zaraz to sprawdzimy. Zaraz wracam. O, widzicie, te cegły tam się tak trzęsą. Moment, wrzucę jeszcze jedną. No, róbcie coś. No, pansujcie czy coś tam, no kurde. Jeszcze raz. Jest, bansują. Iha! Ekstra. O to mi chodziło. Brawo dla cegły. Ajajaj. No tu woda jest za głęboka. A nie możesz zanurkować? Będziemy musieli iść górą. Mam nadzieję, że zęki na nas nie czekają, bo jak czekają, to ja wolę sobie chyba przerwę zrobić.
Napraw urządzenia zasilające wschodni most. Most? A ekstra, podoba mi się. Idziemy do sterowni, naprawimy prawy most. Kurde, szybciej się ładuje. O nie, Jezu, te flashbacki mnie wkurzają. Jezu, to tylko czas zajmuje. He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Matko, dobra, też się cieszę, no. Aj, kojarzę to miejsce chyba. Wiem o co chodzi. To są takie wahadełka, trzy. I tutaj też są trzy wahadełka. I tamte trzeba ustawić tak samo jak te. Czyli ten będzie na wysokości... No, tak, na takiej wysokości. To ten, nie? Będzie. No dobra, okej, spoko. Ten wyżej. Kurde, w drugą stronę. No tak będzie dobrze chyba. Jest, działa. Czyli tu jest okej. Box, dzięki. Rura, dzięki. Chodź, rurku. A gdzie drugi rurek? Tutaj jest, dobra, mam dwa rurki. Tu już nic więcej do roboty nie ma. O kurde. Szybko. I tutaj... A, tutaj wystarczy tego... Nie, co to jest? Ha, tłoka trzeba w glebę wbić. Coś takiego. Wow. Ekstra. Dobra. To nie było trudne, muszę przyznać. Tak, to ja. Łażę bez celu. Szukam drogi ucieczki z tego bagna. Uciekam przed zenkami. Bawię się rurkami. A się zrymowało. Nie ma tu rurka jeszcze jakiegoś w razie czego? O, co to jest? Korwa! Co to jest? Korba do maszyny. Emocje. Emocje sięgają z zenitu. Rurek z niebieską poświatą. Wiem, że to wygląda tak, jakbym wiedział, co ja mam robić, bo wiem, co ja mam robić, naprawdę. Już tego momentu się nie można zapomnieć. Niestety, ja to naprawdę kojarzę. To jest właśnie jedyny chyba moment w grze, który tak naprawdę w 100% kojarzę i wiem, co ja mam tutaj robić. Ale jak spotkam Zenka, to już nie jestem taki pewny siebie. Zepsułem. Ja to naprawię. No to naprawię. Od czego mamy zapasowe części? O, chodź tu.
Yeah! Zaraz będę kończył odcinek. Haha. Jedzie. Szybko. Widzowie nie będą czekać. Jest, most działa. Widzieliście to? Ten most dopiero teraz zjechał. Wszedłem tam. Zrobiłem trzy rzeczy, które zajęły mi minimum pół godziny w życiu Daniela. Wróciłem tutaj, a most cały czas zjeżdżał. Nie ma to jak pokój, w którym czas zatrzymuje się w miejscu. To jest gorsze od Incepcji. W sensie, w takim sensie, że trudniej się do zrozumienia. Incepcja była spoko. A więc kolejny odcinek rozpoczniemy w bagnie numer 2. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie! Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!